24 czerwca, sobota, uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela z Ewangelii świętego Łukasza. Jan będzie mu na imię. To zapowiedź przyjścia świętego Jana Chrzciciela. Jan, czyli dosłownie Jahwe, Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry. I Bóg daje Jana Chrzciciela dla narodu wybranego. Jest łaskawy, daje im w swojej łaskawości tego mocnego, silnego proroka, aby przygotował ich na spotkanie z Mesjaszem, na spotkanie z Chrystusem. Ten chrzest, który przyjmowali w rzekach Jordanu, był chrztem właśnie takim bardzo mocno dotykającym wnętrza ich serc i sumienia, oczyszczającym, aby przygotowali się wewnętrznie. Nie tylko poprzez słowo, poprzez to, że idzie za mną silniejszy, mocniejszy, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyków u sandałów, ale wewnętrznie serce. Ten chrzest oczyszczał ich z ich słabości, grzechów, aby przyjęli i uwierzyli w Mesjasza. My dzisiaj też mamy proroków. My dzisiaj też mamy tych, których Bóg posyła do nas swojej łaskawości. I nie muszą to być święci. Nie musi to być Jan Chrzciciel, nie wiem, ksiądz Jerzy Popiełuszko, święty Jan Paweł II. My mamy takich ludzi na co dzień. Czy to kapłanów, siostry zakonne, katechetów, czy ty, mamo, tato, dziadku, babciu. Jesteś dzisiaj powołana, nie tylko dzisiaj, przez całe swoje życie, aby przygotować innych na spotkanie z Bogiem. Aby pokazać, jak Bóg jest łaskawy, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest piękny. Żeby oni swoje serce otworzyli. I my kiedyś staniemy przed Panem Bogiem i będziemy musieli odpowiedzieć Mu, no właśnie, jakimi byliśmy prorokami, nauczycielami, pedagogami, którzy ukazywali Boga, pomagali przyjąć Boga innym. Ale też będzie pytanie, na ile byliśmy otwartymi na tą pedagogię tych innych, którzy nas uczyli, którzy nam ukazywali Pana Boga. Dwa w jednym. My jako pedagodzy i my jako otwierający się. Zobaczmy, Jan Chrzciciel wypełniał misję daną mu przez Pana Boga, czyli był posłuszny woli Bożej i sam ją dawał innym, ukazując, nawracając ich, wskazując na Chrystusa. Obyśmy i my byli takimi Janami, Chrzcicielami w naszym codziennym życiu. Obyśmy umieli naśladować tego, który przychodzi dzisiaj na świat, aby przybliżyć innych do Chrystusa. Aby swoim życiem, swoją postawą pokazywać na Chrystusa. Moi kochani, z serca wam wszystkim na ten sobotni dzień błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję pięknie za wspólne bycie. Jest nas coraz więcej. Proszę bardzo, lajkujcie dalej, komentujcie, przekazujcie dalej, subskrybujcie, przekazujcie dalej informacje o tym Słowie Bożym, o tym kanale. No, jest na razie tyle, co możemy zrobić. Jeśli będzie to gdzieś potrzeba czegoś jeszcze więcej, są jakieś tam moje myśli, moje plany nad tym, żeby gdzieś to rozbudowywać w innej formie, ale myślę, że jeśli by coś się zaczęło dziać, to dopiero po okresie wakacyjnym. Może ten czas wakacji będzie dla mnie też takim czasem, kiedy będę miał czas zastanowić się, co dalej, jak ten kanał rozbudować, żeby nie zostać tylko przy codziennych komentarzach do Ewangelii, ale może coś jeszcze więcej. Nie wiem,
Niech Duch Święty oświeci mnie, niech pokaże mi, co jeszcze potrzeba, co jeszcze trzeba zrobić, żeby być wspólnie blisko Pana Boga. Z serca Wam jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia z Panem Bogiem.